Szanowni, na ostatnim spotkaniu, pierwszym na razie naszym w tym roku, Tomek zadał takie pytania, co to znaczy, ile trzeba zrobić tych zadań, żeby czuć się dobrze, żeby być dobrze przygotowanym, czy żeby się dobrze przygotować. No i od tego czasu gdzieś to pytanie z tyłu głowy mi pozostawało, a dzisiaj nagle rano zdałem sobie sprawę, jaka jest moim zdaniem prawidłowa odpowiedź. I to też na podstawie moich własnych doświadczeń, bo ta myśl przyszła mi do głowy, kiedy tam sobie planowałem, kiedy się zabiorę za następne zadanie z geometrii, za rozwiązywanie następnego zadania z geometrii. I poczułem, że po raz pierwszy w zasadzie, bo tak jak opowiadałem, powinniście wiedzieć, nie ma w tym nic złego, żebyście wiedzieli, że te zadania wzbudzają we mnie niepokój. Jak opowiadałem, nie jestem specjalistą od geometrii euklidesowej, muszę się tego uczyć równolegle razem z wami. Otóż tym razem w zasadzie poczułem, że mnie wzbudza fakt, że chcę rozwiązać to zadanie i zastanawiam, kiedy do niego usiądę, bo mam jakiś tam plan dnia, nie wzbudza jakoś specjalnie mojego niepokoju. I to jest chyba definicja tego, co to znaczy się dobrze przygotować. To znaczy dociera, macie informację, że to będą zadania, powiedzmy, drugiego etapu olimpiady, tak? Rozumiecie, że już na podstawie własnego doświadczenia, tutaj właśnie jest to pytanie, ile tych zadań trzeba zrobić, że one wszystkie mniej więcej są tak samo trudne albo tak samo łatwe, tak? Że nam zdarza się treść, którą się trzeba wgłębić, albo zdarzają się oznaczenia w pięciokącie, jest wypukłym, jest podane trzy kąty i dwa odcinki, to dobrze to narysować tak, żeby się nie całkowicie nie zagubić, nie jest łatwo, ale to jeszcze nie jest wysiłek umysłowy w sensie wnioskowania, tylko dobre zaplanowanie na kartce. I wiedząc to, to kolejne zadanie nie wzbudza w was niepokoju. A? No i to oczywiście to nie wzbudza w was niepokoju musi być mocne, bo inne jest niewzbudzanie niepokoju, kiedy ja mam przed sobą cały dzień i jeszcze jutro i niedzielę i poniedziałek i wtorek, żeby zrobić to zadanie na nasze spotkanie, a w ostateczności mam też mogę zajrzeć do rozwiązania. I inna jest ta pewność, że się da radę, w momencie, kiedy siedzicie na zawodach drugiego stopnia, macie 3 godziny, tak, i po prostu jest presja. No ale dzisiaj zrobiłem pierwszy krok w kierunku, dzisiaj zdałem sobie sprawę, że zrobiłem pierwszy krok w kierunku przygotowania się do zawodów drugiego stopnia. No, kolejne zadanie z tematu, który nie jest moją mocną stroną, nie wzbudziło we mnie lęku. To jest odpowiedź. No, tyle tych zadań trzeba zrobić, żeby się przekonać o tym. No, po pierwsze, mieć przekonanie, że umiejętnie oceniacie ich trudność, że wiecie, że te zadania nie są trudne. Tego też ostatnio się nauczyłem. Znaczy, zrobiłem ich tyle, żeby zrozumieć, że te zadania w drugim etapie naprawdę nie są trudne. No i potem przekonanie, że w związku z tym dam radę na podstawie doświadczeń i w związku z tym się nie boję, jak spojrzę na kolejne. Dziękuję.